Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie na naszym trzecim spotkaniu. Na pierwszym, jeśli dobrze pamiętacie, próbowaliśmy trochę zorganizować pewien chaos tego, jak dzisiaj o Kościele mówi się w różnych miejscach, w różnych środowiskach, z różnych perspektyw. Na drugim odkryliśmy to, co w Kościele jest najgłębiej istotne, czyli to ciekawe połączenie między tym, co ludzkie i boskie, między instytucją i intymnością, dokładnie. A dzisiaj chciałbym dotknąć jedności Kościoła. To jest prawda wiary, że Kościół jest jeden, wierzymy w jeden Kościół. I pewnie to jest prawda wiary, która niektórym tak z perspektywy historycznej, właśnie czysto ludzkiej, może sprawiać pewien problem, dlatego że wydaje się, że Kościół jest podzielony. Schizma wschodnia, schizma zachodnia, tyle różnych odłamów w ramach protestantyzmu. No jest tu pewnego rodzaju chaos. Jak to Kościół jest jeden, skoro nie wszyscy ze wszystkimi się modlą, skoro tyle jest różnych pomysłów także na duchowość, skoro tyle różnych teologii? Przede wszystkim, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, jak to jest możliwe, to przypomina mi się obraz ewangeliczny, jak Piotr, jak apostołowie wyciągają z jeziora sieć z ogromną liczbą ryb. I to jest różnorodność tych ryb, a więc jedność musi oznaczać pewnego rodzaju właśnie wielość także, różnorodność. Te podziały, o których mówimy w łonie Kościoła, historyczne podziały, są na pewno jakoś gorszące. Nawet można by było powiedzieć skandaliczne właśnie, żeby użyć mocniejszego słowa. Skandal to właśnie zgorszenie, czyli jakby odwodzą świat od wiary. Jezus mówił podczas ostatniej wieczerzy: jeśli będziecie jedno, świat uwierzy. Wytrwajcie w tej jedności, bądźcie jedno. Zatem, czy Kościół jest jeden, czy dopiero ma stać się jeden? Jest jeden. I znowu, żeby zrozumieć to, jak on jest jeden, chociaż historycznie, geograficznie, zwyczajowo jest podzielony między sobą, to trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą ludzką warstwę i tą Bożą warstwę. Kiedy mówimy, że wierzymy w jeden Kościół, to myślimy o Kościele przede wszystkim z Bożej perspektywy, że jedna jest tylko historia Bożej miłości do człowieka. I ona z powodu naszych ograniczeń i naszych grzechów, które prowadzą do rozłamu, może się realizować w tych konkretnych, a nie innych okolicznościach. Boża miłość jest jedna do Kościoła. I właśnie także dlatego Kościół w istocie rzeczy jest jeden. I kiedyś ta jedność będzie widoczna. Na razie widzimy rozłamy, na razie widzimy podziały. I przynajmniej większość z nas robi wszystko także, żeby te podziały uleczyć, żeby Kościół mógł stać się jeden naprawdę, także widzialnie. Taki wielki ruch w XX wieku zrodzony, systematycznie zrodzony, bo inne dzieło były podejmowane także wcześniej, nazywamy ekumenizmem. XX wiek to jest wiek działalności ekumenicznej, czyli zjednoczeniowej, nie tylko po stronie Kościoła katolickiego, ale on zaczyna się gdzieś nawet po stronie naszych braci odłączonych, protestantów, którzy tej jedności pragną. Ona jest trudną rzeczą i pewnie zajmie nam bardzo wiele czasu i będzie wynikiem szczególnej Bożej łaski, żebyśmy mogli razem modlić się i żeby dojść do tej rzeczywistej, widzialnej wspólnoty. Kiedy to będzie, jeden Pan wie. Natomiast kiedy wyznajemy wiarę, że jest jeden Kościół, myślimy przede wszystkim o tym, że jest ta jedna Boża miłość do świata i że i myślimy o tym, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby widzialnie Kościół także stał się jeden. Ale nie mniej interesującym tematem jest, jak mamy rozumieć naszą jedność w Kościele. Także w takiej perspektywie codziennego życia. Jestem w Kościele, jestem jedno z Kościołem, czyli myślę tak, jak myśli się w Kościele i żyję tak, jak żyje się w Kościele.
no wydawałoby się, że tu nie ma jakby miejsca w tej jedności na żadną różnicę, na żadną wielość. Mamy tak samo myśleć, tak samo żyć. W pewien sposób to jest prawdziwe, ale nie do końca. To bardzo ciekawe, że tekst, o którym już wspominałem, z którego wziąłem tą drugą definicję Kościoła jako intymność z Bogiem, intymne, sakrament intymnego zjednoczenia z Bogiem, wspomina o tym, cytując świętego Cypriana z Kartaginy, ojca Kościoła z III wieku, że Kościół jest ludem zjednoczonym jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Może tu też jest część odpowiedzi na to, w jaki sposób on może być jeden, bo Bóg każdego z nas przytula do siebie, zaprasza do wspólnoty ze sobą i ten jego gest przyciągania do siebie zbliża nas także między sobą. A więc Kościół jest jeden, dlatego że jedna miłość Boża przyciąga do siebie wszystkich, nawet jeśli oni nie potrafią porozumieć się między sobą. Byleby tylko mieli otwarte serce na to porozumienie. Ale w tym cytacie z Ojca Kościoła, z Cypriana, jest jeszcze coś więcej. Bo sugeruje nam się tutaj, że jedność Kościoła to nie ma być jedność sekty, gdzie rzeczywiście nie dopuszcza się żadnych różnic, absolutnie żadnych. Trzeba do końca, od początku do końca myśleć i robić tak, jak nakazuje Guru. To nie o taką jedność chodzi w Kościele. Jakbyśmy popatrzyli na historię Kościoła, ale także na to, co dzisiaj się w Kościele dokonuje, Kościół zawsze był wielkim tyglem dialogu, rozmowy. W istocie rzeczy troszkę odróżniających się od siebie punktów widzenia i rozumienia rzeczywistości. Chociażby na przykład z tego zrodziły się wielkie tradycje liturgiczne. Mamy tradycję rzymską, mamy tradycję syromalabarską, mamy tradycję liturgiczną w Mediolanie, mamy mozarabską na Półwyspie Iberyjskim. Mamy także wielość różnych teologii, czyli rozumienia rzeczywistości z perspektywy objawienia i samego rozumienia Kościoła. Chodzi jedynie o to, żebyśmy w tych różnicach, które są pewnego rodzaju bogactwem, nigdy nie szukali tylko siebie, bo wtedy będziemy Kościół jeszcze głębiej dzielili. Bądź sobą. Myśl według tego, co dał ci Bóg doświadczyć. Pismo wzrasta razem z tobą, Kościół wzrasta razem z tobą. Przynosisz do Kościoła tą twoją jedyną, niepowtarzalną perspektywę. I nie musisz się jej pozbywać, ale też nie możesz rościć sobie prawa, że twoja perspektywa stanie się perspektywą dla wszystkich, bo nikt w Kościele nie jest całością. Każdy do niego wnosi tą swoją malutką część i wnosi nie dlatego, żeby go rozbijać, tylko żeby go ubogacać. Myślę, że to jest bardzo ważne. Jeśli Cyprian z Kartaginy mówi nam tak, bądźcie zjednoczeni tak, jak zjednoczone są trzy osoby boskie, to znaczy dążcie do takiego zjednoczenia, bo my nigdy nie będziemy tak zjednoczeni. To zjednoczenie trzech osób w Bogu to jest zjednoczenie jednego bytu. Bóg jest jednym bytem. Mamy tylko jednego Boga, ale mamy trzy osoby. I Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem. I Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Każdy z nas w Kościele zatem, jeśli to jest model jedności dla nas, ma być sobą. Ale być sobą to nie znaczy walczyć z drugim. Być sobą to nie znaczy nakładać na niego swojej własnej opinii. Nawet jeśli się różnimy, to różnimy się szlachetnie. Święty Augustyn pięknie o tej jedności, takiej właśnie skrojonej na obraz Trójcy Świętej, mówił tak. W rzeczach, które są powątpiewalne, niech będzie między wami wielość. W rzeczach, które są ostatecznie niepowątpiewalne, niech będzie totalna zgoda. Ale we wszystkich rzeczach niech będzie miłość. Tak naprawdę tworzymy jedność Kościoła, otwieramy się na ten dar jedności, jaki Pan Bóg nam daje, wtedy, kiedy kochamy. Walczymy o to, co poznaliśmy jako prawdę, ale nie po to, żeby narzucić ją drugiemu człowiekowi. Słuchamy, uczymy się, ale także dzielimy się sobą. Kościół nie chce i nie może być sektą. Od czasu do czasu taka pokusa się pojawia. Ale ostatecznie Kościół ma w sobie, to znaczy my wszyscy nosimy w sobie pewien skarb, który przekracza nas wszystkich.
i zabraknie czasu, i zabraknie tak naprawdę przestrzeni, żeby ten skarb wyrazić. Cała wieczność jest po to, żebyśmy coraz głębiej zdawali sobie z niego sprawę. A więc tutaj ta wielość, która nie niszczy jedności, jest jak najbardziej oczekiwana. I zresztą chyba takie jest doświadczenie każdego, kto razem z Kościołem żyje, kto w nim żyje, kto nie odmawia mu swojej sympatii. Doświadcza w nim ogromnej wielości, także sposobów życia, które są połączone zawsze tym jednym, niepowątpiewalnym, Bożą miłością do nas i naszą odpowiedzią na tą miłość miłością. I jeszcze jedną rzecz pozwólcie dodać. Mianowicie ten tekst, który w pewien sposób komentuje, z którego pochodzi definicja Kościoła, ta odnowiona i z którego pochodzą także te słowa, ten cytat od świętego Cypriana, mówi bardzo wyraźnie, że jedność z Bogiem, intymność z Bogiem, dla której Kościół żyje, to nie jest wszystko, co Kościół ma do zaoferowania. Wtedy by wyszło na to, że Kościół żyje tylko dla siebie samego. Że Kościół żyje dla mojego zbawienia. Że ja sobie chodzę do Kościoła, że jestem wierny, ochrzczony po to, żeby zbawić duszę swoją i mam w nosie innych. Nie. Pierwsze zdanie, wyobraźcie sobie, tej konstytucji o Kościele, wspomnianego ostatniego Soboru, Soboru Watykańskiego II, mówi, że Kościół jest księżycem, Chrystus jest światłem. My jesteśmy po to, żeby światło Bożej miłości, Chrystusa światło, z krzyża, z Eucharystii, ze Słowa Bożego, dlatego tu jesteśmy właśnie w centrum katedry, gdzie jest ołtarz, gdzie jest ambona, żeby to światło mogło docierać do wszystkich ludzi. Kościół żyje nie tylko dlatego, żeby jego wierni byli intymnie zjednoczeni z Bogiem, ale również i dlatego, żeby ludzie, którzy z jakichś powodów nie weszli do Kościoła, bo go nie poznali, bo nie poznali Chrystusa, albo nie byli w stanie tego zrobić mentalnie, psychologicznie, czy z jakiegokolwiek innego powodu, żeby oni dzięki Bożej miłości do nas, którzy jesteśmy w Kościele, dzięki naszemu owocnemu byciu w Kościele przez miłość, żeby oni mogli być bliżej siebie. Zatem Kościół jest sakramentem zjednoczenia z Bogiem i w ten sposób my jednoczymy się z Bogiem intymnie, ale dzięki naszej jedności, dzięki naszej miłości, dzięki naszym wysiłkom, staraniom, walce z grzechem, poznawaniu prawdy, inni ludzie, którzy w Kościele nie są, mogą być także bliżej siebie. To, co my mamy dzięki sakramentom, Pan Bóg chce dawać całemu światu dzięki nam. Trochę inaczej i nie w tym samym stopniu, przynajmniej tutaj na ziemi. Ale posyła nas, żebyśmy byli Kościołem myślącym o innych, żyjącym dla innych. To jest takie zadanie wielkopostne, słuchajcie, na całe nasze życie. Nie możemy w Kościele stawać się egoistami. Intymność z Bogiem, bliskość Boga, Jego miłość nie może nam zamykać oczu na potrzeby drugiego człowieka, na to, że on może jest daleko, że on się błąka, że pozostaje w nieprawdzie. Mamy żyć i kochać nie tylko dla siebie, ale także i dla innych. Głosić, jak mówi ten tekst wspomnianej konstytucji ostatniego Soboru, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak jak święty Franciszek, jak w tradycji franciszkańskiej, i do ptaków, i do ryb, całemu stworzeniu, każdemu. Święta Faustyna usłyszała to od Jezusa w taki bardzo prosty sposób powiedziane. Faustyno, jeśli Ty będziesz święta, jeśli Ty będziesz intymnie ze mną zjednoczona, to inni ludzie również do mnie dojdą, a ja będę mógł trafić do nich. Od Twojej świętości zależy świętość i zbawienie innych. Od Twojej jedności ze mną zależy jedność wszystkich ludzi między sobą i ze mną. Dlatego tak wielkopostnie myślę, że możemy dzisiaj sobie zrobić mały rachunek sumienia. Jeśli my gdzieś uciekamy od Pana Boga, nie troszczymy się o tą intymność z Nim, to wtedy właśnie Kościół się rozbija. Ale wtedy także ludzie, którzy są poza Nim, gubią się, jakby odchodzą od siebie. Wojny i nieszczęścia nie zawsze wprost są wynikiem naszego zła, ale zawsze jakoś pośrednio wynikają z tego, że każdy z nas jeszcze zbyt mało troszczy się o ową intymność z Panem Bogiem.
Jedność dzisiaj jest wielkim zadaniem, jakie Pan Bóg przed nami stawia. Jest Jego darem. Jeśli będziemy blisko Niego, to ta jedność będzie się realizowała coraz bardziej widzialnie. Ale jeśli będziemy daleko od Niego, to tej jedności będzie brakowało także w Kościele, ale także i poza Nim. Dlatego bardzo Was proszę do roboty. Walczmy o intymność z Bogiem, żebyśmy mogli nią promieniować, żebyśmy byli takimi żywymi hotspotami, żeby obecność Boża w świecie z nas emanowała. Tego Wam bardzo życzę, bo to jest wielka frajda dawać Boga drugiemu człowiekowi. W sposób uprzejmy, cichy, łagodny, ale bardzo mocny jednocześnie świadczyć o prawdzie.